Czarna maź, zwana także akcelerantem, jest zaawansowaną biochemiczną substancją o unikalnych właściwościach mutagennych, pozyskaną w przeszłości przez cywilizację inżynierów. Substancja ta wykazuje zdolność do wywoływania gwałtownych i radykalnych zmian genetycznych oraz molekularnych w organizmach żywych. W dzisiejszym filmie skupimy się głównie na działaniu tego patogenu, który według założeń miał wspierać eksperymenty genetyczne twórców ksenomorfów. Z góry dziękuję za pozostawienie łapki i komentarza, bo jak wiecie, pomaga mi to w rozwoju kanału. Podstawowe działanie czarnej mazi według koncepcji inżynierów polega na destabilizacji struktury DNA w zainfekowanych organizmach. Proces ten inicjowany jest przez kontakt z komórkami żywiciela i prowadzi do degradacji jego genomu, a następnie do reorganizacji i rekombinacji materiału genetycznego. Tego typu działanie było widoczne w pierwszych scenach filmu Prometeusz, kiedy to inżynier, spożywając czarną ciecz, rozpoczął proces rozpadu i mutacji struktury jego genotypu. W tamtym wypadku jego rozpadające się ciało w połączeniu z substancją zainicjowało proces tworzenia nowych organizmów, które miały zasiedlić wybraną planetę. Dawid, badając przez dekadę czarną maź, doszedł do wniosku, że jej głównym zadaniem było oczyszczanie planet z niechcianego życia biologicznego. W większości przypadków kontakt z czarną mazią dawał bowiem trzy odmienne rezultaty. Organizmy niezgodne były praktycznie natychmiastowo neutralizowane, rozpoczynając tą sekwencję od rozpadu struktury DNA. Organizmy zgodne były poddawane gwałtownej mutacji, co tworzyło z nich niezwykle agresywne formy zwane anatemami. Jednym z takich przykładów był Holloway, czy też geolog Fifield, który miał bezpośredni kontakt z patogenem. Trzecim skutkiem kontaktu z czarną mazią było wytwarzanie w organizmie pasożytów, które były w stanie zainfekować inne zdrowe stworzenia. W ten sposób patogen został przekazany pośrednio Elizabeth, w której trzewiach powstał trylobit. Stworzenie to, jak pamiętacie, złożyło finalnie embrion w inżynierze, z którego powstał diakon. Eksperymenty prowadzone przez inżynierów dawały dużo lepsze rezultaty i wydaje się, że mogli oni w jakiś sposób, być może poprzez stosowanie odpowiednich proporcji, stymulować działanie czarnej mazi. W momencie, gdy korporacja Weyland-Yutani rozpoczęła testy na odizolowanej z parazytoidów czarnej mazi, początkowo wydawało się, że daje ona same pozytywne rezultaty. Potrafiła ona bowiem odbudować zniszczony organizm, jednak gwałtowna przemiana ostatecznie neutralizowała stworzenie na skutek zbyt agresywnej mutacji. Kay, po wstrzyknięciu do swojego organizmu patogenu, uratowała się przed wykrwawieniem. Jednak proces mutacji zmodyfikował embrion znajdujący się w jej ciele. Czarna maź posiadała w sobie część struktur DNA inżynierów, stąd nowo powstałe stworzenie przypominało z twarzy twórcę obcego. W ramach ciekawostki, czarna maź po uwolnieniu do atmosfery ulega atomizacji, neutralizując lub zmieniając wszystkie żywe istoty, które znalazły się w jej zasięgu. Hasłem dzisiejszego odcinka do napisania w komentarzu jest Prometeusz. Tymczasem do usłyszenia, cześć!